Andrzeju, a jak Ci się podoba praca na Planie Tańca z Gwiazdami? Jesteś usatysfakcjonowany? Tak sobie wyobrażałeś, że będzie wyglądało to, co robisz, siedząc tam za tym stołem? Starałem sobie w ogóle nie wyobrażać. Starałem się w ogóle nie wyobrażać sobie, dlatego że najfajniejsze są czasem w życiu sytuacje te, które wchodzimy. Odrobinę przypadkowo nawet. No. Szczerze mówiąc, miałem inną propozycję od Polsatu, ale w drodze negocjacji poprosiłem o to, żeby usiąść tutaj. Czyli Andrzej Piaseczny wyprosił fotel jurora. Jeśli chcesz, to tak powiedzieć. Nie, nie. Miałem inną propozycję, a przekierowałem tok myślenia w innym kierunku. Natomiast, wiesz, to dla mnie, może nie zaskoczeniem, bo to złe słowo, ale bardzo przyjemną niespodzianką jest to, że tu jest tak miło, że... nie wiem, jeśli przyjdzie Ci pytanie o konkurencję między jurorami, to jej praktycznie nie ma. Dlatego nie pytam absolutnie, ale spytam Cię, czy zadałem to pytanie, czy Ci się podoba ze względu na to, czy zobaczymy Cię w kolejnej edycji jako jurora. No nie czy chcesz. To już jest decyzja Polsatu, ale oczywiście nie chciałbym, żeby... Dobra, Polsat jest na tak, pani Nina jest zadowolona, a Andrzej Piaseczny? A pytałeś jej? Pytałeś jej? Podejrzewam. No dobra, oczywiście jest bardzo fajnie tu być i no tak jak mówię, ja nie mam złudzeń co do tego, jaką rolę mam tu pełnić, bardzo dobrze, bo tylko dlatego się tutaj idealnie znajduję. Gdybym próbował udawać kogoś, kto na tańcu zna się, poległbym natychmiast, a tego nie chcę. Pięknie Ci dziękuję, Andrzeju, za rozmowę. Dziękuję.